Siema byki, lecę na stację, na Shella, umówiłem się tam z Cezarym. Robimy dzisiaj takiego tripa Turczno, Poznań, Wronki, o, aż tam. Oj, dzisiaj kilometrów to narobimy. Czyli będą odwiedziny u widzów i wspólna jazda. W trzy miejsca. No i chyba, że coś przy okazji się przytrafi. Ale to wszystko wyjdzie w czasie. Najważniejsze, żeby było bezpiecznie. Cezary, mocny zawodnik. On dzisiaj nie wie, na co się pisze. Co dzisiaj będzie w planach? No nic nie wie. Bo to wszystko wczoraj wynikło. Jest Cezary. Siema. O, już złapany. Siema! Widzieliśmy się tam. Film nagrywałem z motocykla. No, wiem. A dzisiaj ja. Jak Cezary? W porządku. Trochę miałem poślizg delikatny, ale... Spoko. To nie motocykle. Słuchaj, jestem ataki. Odpocznij, bo dzisiaj mamy trasę daleką. Słuchaj, Tuczno i tam się spotykamy z widzem na chwilę. Dam mu wlepki. Lecimy za Poznań kawałek. Też ci podam miejscowość na stację. I potem tam z chłopakami pojedziemy na Wronki. I z Wronek wtedy powrót. Trip fajny, nie? Fajny, nie? Wczoraj, kiedy byliśmy... Co? Pozwiedzamy trochę. No, pozwiedzamy trochę. Z chłopakami pojeździmy. Tam we Wronkach też ktoś powinien dołączyć. No to co? My się zbieramy, lecimy na Wielkopolskę. Będziemy upalać długo i po prostu... I wolno. Długo i wolno. Bez szaleństw. Bez szaleństw. Najlepsza CBR-ka na kanale. No tak. Włączyłem długie, żebyśmy byli widoczni. I lecimy na Tuczno. Do widza Adriana. Trzymaj się tam i czekaj za nami. Mam wlepy dla ciebie.
pamiętacie tego policjanta, to na jego motocyklu właśnie siedziałem. Odcinek był. Boże, koleś, motocyklista prawdziwy. W domu ma parę sprzętu, też jeździ na co dzień. Człowiek jak każdy inny. Muszę wam powiedzieć, że kombinezon już tak mi się rozciąga, dopasowuje się do ciała, jest coraz lepiej. My tu w lewo kręcimy, na Poznań. Polecimy obwodnicą przez Strzelno, potem Gniezno. Za Gnieznem już będziemy mieli Tuczno, Pobiedziska, na Poznań, Poznań ominiemy. Lecimy tam do chłopaków, pojeździmy z chłopakami, lecimy na Wronki. Wyjeżdżamy teraz ze Strzelna. Motocykli, jak widzicie, cała masa po drodze się ma. 22 stopnie było już o 9. Dzisiaj przepiękna pogoda, w ogóle przyszły tydzień ma być bardzo fajny. A my sobie spokojnie na Poznań lecimy. Będę się powtarzał, ale uwielbiam tą hulajnogę. Co ten robi? Motocyklista do wyprzedzenia. No dzisiaj to może być gorąco. O, pozdrawiam wszystkich widzów z Wronek, z Poznania, okolic Tuczna, Pobiedziska,
Kwieciszewo. Siema. No nie powiem, silnik grzeje, ale jakbym jechał Ducati pani Gale tym moim, ojeny, to by dopiero było poparzenia na udach. Siema. Siema. I czekamy na zielone. Kamerę włączę dopiero później. Na razie wyłączam. Powiem wam, że serce mam pod gardło. Muszę stanąć. Debil na czołówkę ze mną szedł. Ja pierdolę. Już myślałem, że w pobocze się wpierdolę. Muszę stanąć, kurwa. No tragedia. Idź pan, chuj. Sorry, że przeklinam, ale chujźwa. Tragedia. Zamiast kurwa się schować, debil kurwa ileś samochodów wyprzedzał. Nie no, serce mam tu kurwa w gardle. Nie no, muszę stanąć. Szok. Ja rozumiem adrenalina, ale kurwa. Mówię, ja już chciałem poboczem się wpierdalać. Bo jeszcze ten idiota się trzymał lewej strony. Zamiast środkiem iść, żeby mi kurwa miejsce zrobić. Szok. Cezary był w szoku. Ja rozumiem wszystko. Kurwa, drogo, długie światła mam nawet włączone. Dla niektórych światów. Nie no, muszę stanąć, bo nie wytrzymam. Gdzieś zatoczki poszukamy. Muszę się po prostu uspokoić, bo nie dam rady. A to dopiero początek wyprawy. Jeszcze do Gniezna nie dojechaliśmy. Cezary, staniemy na chwilę tutaj. Gdzieś na prawo staniemy. Jakąś zatoczkę i staniemy. Muszę odreagować po tym. Widziałeś to? Tragedia, nie? I jeszcze on kurwa się trzymał u lewej strony. Debil. Zamiast mi miejsce jakieś zrobić. Co? To baba jechała. Jeszcze lepiej. Kurwa. Ja pierdolę. Sorry, że klnę, ale... Przecież to głupie kuźwa wcale nie chciało zjechać. No i po takich... Poczekaj, tu? Tu ustaniemy.
Powiem ci, że serce miałem w gardle. No mi też kurde stanęło na moment. Tak? No. Kurwa, ja już szukałem, że na pobocze wjadę, wiesz? Ale to już by była ostateczność, nie? Tylko przy tej prędkości to by mnie wybiło. Dobrze, że tam rowu nie było, ale jakoś, nie wiem, w ostatniej chwili jakoś się schowała, nie? Ale kuźwa na siłę wszystkie samochody chciała kurwa wyprzedzić, debilka. Widzi, ja jeszcze drogowe światła mam, bo ja długie włączyłem. Jak jedziemy razem, to ja kurwa długie włączam dla tych kurwa debili. Ja pierdolę, to jeszcze. Nie, no mówię, nie, może... Nie tyle twój błąd, co innych ludzi, nie? A to zawsze tak jest. Przecież jak tu ostatnio po mieście jeździłem, to kurwa ślepok mi nie ustąpił pierwszeństwa, potem jadę dalej i kolejnemu nie ustąpił. Miałem to. No. Ale wiesz co, mi się wydaje, albo był napierdolony, albo ślepy, kurwa dziad jebany. A jeszcze go znam, bo to kawał mędy. Ojej. Daj mi chwilę, kurwa, i jedziemy dalej. Muszę odreagować, wiesz? Kiepska to sytuacja była na drodze, no ale już jest okej. Trzeba teraz uważać. Jeszcze bardziej. Cezary też cyka dostał. Siema. Mamy 20 km do Pobiedzi. Adrian, już dojeżdżamy do ciebie. Wyjeżdżamy z Gniezna. Mam dla ciebie wlepy, nagramy odcinek, opowiesz co cię interesuje, czy masz jakiś sprzęt, jak żyjesz, te klimaty. No i pozdrawiam widzów z Pobiedzi, z okolic Tuczna. Teraz musimy szukać gdzieś zjazdu na Pobiedziska. Do Tuczno. Chyba, że wjedziemy na starą drogę. To nie musimy niczego szukać. To jest chyba stara droga. To nie musimy szukać zjazdu. Cezary ma nawigację włączoną. Trafimy bez problemu. No wiecie co, no przeszło mi już, ale serce miałem w gardle, normalnie. Szok. Mówię o tym wyprzedzaniu tej kobiety. Ale się wkurzyłem. Rzadko klnę, ale... No ale szczęście, w nieszczęściu udało się.
czyli trzeba mieć szczęście też. W zderzeniu z głupotą ludzką trzeba mieć szczęście, dużo. No słuchajcie, dojechaliśmy do Pobiedzisk, gdzie jest tuczno, tego nie wiem. Nie wiem, czy za Pobiedziskami, czy przed. Mam nadzieję, że nawigacja dobrze poprowadzi. Tuczno, w prawo. Git, jest dobrze. W prawo. No, jestem ciekawy, czy Adrian czeka. Napisałem mu, że wyjeżdżamy. Ale nie wiedziałem, że spotka nas takie coś po drodze. Musiałem małą przerwę zrobić. Sezam, jakiś sezam, coś. Jakiś sklep. Ale czy do Tuczna tutaj trzeba jeszcze gdzieś dojechać? Tego nie wiem. No ale co się nie robi dla widza, nie? W Roszczyn teraz. Ja myślałem, że to gdzieś jest przy ulicy. Pyk, pyk, staniemy. Pionę przybijemy, a tu jednak wyprawa się szykuje. To, o której my w Poznaniu będziemy, tego nie wiem. Siema. Ale fajnie się jedzie między drzewami w lesie. Chłodno. Wiatr nie wieje. Jest tuczno. Jest. Czyli jest. Gdzieś Eden, 250 km. 250 metrów. Gdzie jest Eden? Eden jest. I widzę. Siema. Już leci Adrian. Tutaj nie ten sklep. Co? Ten sklep nie miał być. Mówi, że pod sklepem, nie? No. Już leci, patrz, jest. Siema Adrian. A nie mówiłeś, że to jest tak daleko? Nie? No nie. Siema. Cześć. Cześć, jak ja tam? Nie wiem, że w Tucznie. No, ale ja myślałem, że to jest przy Pobiedziskach, że przy Głównej. Aha, to sorry. No, a tu jeszcze można odbić gdzieś na Poznań? Czy trzeba się wrócić?
Jak będziecie jechali tam prosto, cały czas. Aha, aha. Jak są kozie głowy i się jedzie prosto. I do Poznania. Tak. To wiesz co, to ja jeszcze ci powiem, do jakiej miejscowości my jedziemy, bo my jedziemy za Poznanie, omijamy go. I co powiesz, Adrian? Co tam u ciebie? Fajnie. Jak tam życie? Dobrze, a u ciebie? Dobrze.